Smolarek, z przodu Zbigniew Boniek, dwójkowa akcja polskiego zespołu, Smolarek, dwóch na jednego, Smolarek ma tam Bonika, idzie samotnie Smolarek, chyba będzie bramka, Smolarek, gdzie jest Boniek, Smolarek i gol! No wreszcie, wreszcie, wreszcie! Proszę Państwa! Stilu Smolarka, bramka. Nic dodać, nic ująć, do końca olbrzymie napięcie nerwowe na komentarz, chyba najlepszy w wykonaniu trenera Antoniego Piechniczka. Popatrzmy raz jeszcze, trójka zawodników greckich przeszkadzała mu tutaj, to jest Mitz Sibonez, który raz podcinał Polaka, idzie uparcie Smolarek do końca z konsekwencją, raz jeszcze wchodzi Kyrastas, we dwóch próbują, jak taran się tam przebiera, idzie na pole karne, ma z prawej strony Bońka i tutaj ze stoickim spokojem. Grecy, Smolarek cały czas, to jest niepokojące, utyka, tymczasem krośnie, brawo Młynarczyk, ale jej nie stało się, proszę Państwa, błąd i wyrównująca bramka Anna Stopulosa w pierwszej minucie drugiej części spotkania, a więc w 46 minucie meczu. No, doda to skrzydeł drużynie Grecji. Popatrzmy raz jeszcze, jak do tego doszło. Przegrał głowy, Wicicki przegrał głowy, Dobitka i wyjście starskiej drużyny. Wszyscy Grecy z wyjątkiem Sarganisa wrócili na swoje pole karne. Boniek, dobre wycofanie do Ostrowskiego, Ostrowskiego podejście, uderzenie, cudowne! O takim marzyliśmy, proszę Państwa, 13 minuta drugiej połowy, jakże dla nas szczęśliwa. No mówiłem przed chwilą, że mogliby Polacy skopiować bez przerywania gwizdka, tym razem cudowne rozegranie Bońka z Ostrowskim i Marek Ostrowski, 25-letni zawodnik w swoim 14 występie, pakuje piłkę obok bezradnego Sarganisa w bramkę. No wreszcie skuteczny, ładny strzał z daleka polskiego zespołu. Popatrzmy raz jeszcze, proszę Państwa, na tę akcję. Bońka z Ostrowskim kropno jak z armaty z 18 metrów. Złożył się cudownie do tego strzału i Sarganis tutaj nie miał nic do powiedzenia. Piłka ugrzęzła w bramce, a była to 13. I tymczasem Grecy, ale teraz powstrzymuje ich Pawlak. I znowu szarża naszej drużyny. Boniek, idzie Pawlak tam w sukurs. Zmęczeni już Polacy. Dobre oddanie do Pawlaka. Pawlak przez szansę na trzecią bramkę do Bońka i co i trzy. Tak, jest to nokautujące uderzenie. I jego 23 gol w 69 występie po raz pierwszy jako kapitan. No proszę Państwa, możemy być już teraz spokojni, bez względu na czas, który pozostał do zakończenia tego pojedynku. 3-1, kopia wyniku z Zabrza, podniesione w geście triumfu ręce nie tylko naszego selekcjonera, ale również Józefa Młynarczyka. Radują się nasze serca, patrząc jak grają dzisiaj Polacy. Ofensywne wejście zdecydowane Krzysztofa Pawlaka, przytomność umysłu w oddaniu piłki, proszę tutaj popatrzeć, gdzie Pawlak, asysta trzech zawodników greckich, oddanie do Bońka i Boniek nie miał tutaj problemów z umieszczeniem piłki w siatce. No i jak nie można było mieć wątpliwości z tą jego grą w drugiej linii.